Czasami sobie myślimy różne rzeczy na temat Pana Boga. W jaki sposób Go sobie wyobrażamy? Ja w swoim życiu nauczyłem się jednej rzeczy. Że Bóg jest dużo lepszy niż myślimy. Dużo, dużo lepszy. I jeśli myślimy, że już wiemy, co to znaczy, że nas kocha, to On nas zaskoczy. Jeśli myślimy, że wiemy, co to znaczy wolność, to jest jeszcze więcej. I pozwólmy Mu na to. Pozwólmy, żeby On nas zaskoczył swoją miłością. W dzisiejszym świecie człowiek żyje z wielkim znakiem zapytania nad swoją głową. Pytania o tym, kim on jest, jaki jest sens jego życia. I na różne sposoby próbuje znaleźć odpowiedź. A dzisiejszy świat krzyczy i próbuje na różne sposoby powiedzieć mu, kim on jest. Uczucie wstydu było uczuciem, które mi towarzyszyło właściwie codziennie. Takie poczucie gorszości, kłamstwo, że nie jestem kobieca, nie jestem piękna. Takie kłamstwo, że jestem gorsza, że wszystkie inne dziewczyny są lepsze ode mnie, że nie jestem warta miłości tak po prostu, za darmo, za to, że jestem. I uwierzyłam też w takie kłamstwo, że taka, jaka jestem, jestem niewystarczająca. Że powinnam zrobić coś więcej, że inne dziewczynki to wystarczy, że są, a ja powinnam być najmądrzejsza, najlepsza w sporcie, najśmieszniejsza. Zaczęłam zasługiwać na to, żeby być kochaną. No i do tego pojawiały się naprawdę straszliwe lęki o praktycznie wszystko, o relacje, o przyszłość, o znajomości, o oceny. Były naprawdę potężne problemy z nauką, z przyswajaniem informacji. No i taki stan generalnie ciągnął się kilka lat. Przychodzi jeszcze ogromne poczucie samotności, tego, że jestem z problemami sam, że nikt nie jest mi w stanie pomóc, że nic się już w moim życiu nie zmienia. Co człowiek próbuje z tym zrobić? Próbuje to jakoś zagłuszyć, w związku z czym próbuje znaleźć sobie taką formę, która będzie zagłuszała to, co jest w nim, ta pustka, lęk, kłamstwa, które słyszy na swój temat. On będzie chciał koniecznie coś udowodnić. I okazuje się, że zamiast dążyć do celów, które są godne człowieka i godne tego, kim tak naprawdę jesteśmy, zadowalamy się namiastkami szczęścia. Na przykład lajkami na Facebooku, albo jakimiś gadżetami, jakimiś ubraniami, strojami, podążaniem za modą. Albo statusem społecznym, dążeniem do uznania w oczach ludzi. Często podążamy za tym dość bezmyślnie, bezrefleksyjnie. I ostatecznie okazuje się, że dajemy się bardzo łatwo zwieść i bardzo łatwo trafić z deszczu pod rynnę. I z kolei znaleźć się w miejscu, które zamiast przynieść nam to szczęście, jest jakąś pułapką, jakimś naszym zniewoleniem. Kończy się to poczuciem rozpaczy, brakiem nadziei, zawiedzionymi oczekiwaniami. Okazuje się, że te wszystkie obietnice były puste i bez pokrycia. Lekarze powiadają, że depresja, która trwa dłużej niż rok czy dwa, może uszkodzić psychikę, może zagrozić ludzkiemu życiu. Mój stan trwał ponad 20 lat. 20 lat życia w nienawiści, 20 lat straconych na szukanie jakiegoś mitycznego wroga. Tłumaczyłem sobie, że chcę uratować rodzinę, uratować siebie, ale w efekcie nienawiść zżerała mnie od środka. Zacząłem uczyć się walczyć. W domu pojawiła się broń. Moje dzieci zaczęły się bać. Z dnia na dzień narastało to do takich rozmiarów, że w pewnym momencie moja małżonka powiedziała: zmień coś, albo się rozstaniemy. W 2010 roku dowiedziałam się, że mój syn, Oskar, jest chory na autyzm. Ta wiadomość spowodowała, że się załamałam. Moim sercem zawładnął smutek, rozpacz, depresja. Postanowiłam udać się do specjalisty. Podjęłam leczenie depresji, jednak to nie przyniosło takich rezultatów, jakich bym się spodziewała. Nic nie przynosiło mi radości, nic mnie nie cieszyło. W pewnym momencie zorientowałam się, że jedynym moim marzeniem jest śmierć. Nie wierzyłam w to, że może coś się zmienić. Bóg wydawał mi się odległy, jakby w ogóle nie reagował na nasze problemy, jakby beznamiętnie patrzył na zmagania, które podejmujemy z mężem. I pomyślałam sobie tak,
że to jest ostatnia szansa, którą daję Bogu, że jeżeli nic się nie zmieni, to przestaję żyć z Nim, żyję po swojemu i odchodzę z Kościoła. Jest taki moment w naszym życiu i często spotykam właśnie ludzi akurat w tym momencie ich życia, kiedy dochodzą do ściany w bezradności i w poczuciu, że wszystko już zrobiłem. Wydaje mi się, że wszystko mogłem już osiągnąć, a nagle okazuje się, że pojawia się coś, co konfrontuje mnie z pustką w moim życiu. To jest doświadczenie niesamowicie bolesne i trudne. I często właśnie to jest moment, kiedy ludzie zaczynają zwracać się do Boga. Pojawia się sytuacja, chwila, kiedy nagle On staje się dla nich żywy, realny, obecny. I doświadczają, że nosi w sobie wszystkie odpowiedzi, z którymi chodzili przez całe swoje życie. Najczęściej, kiedy myślimy o nawróceniu, myślimy o tym, że jest to ciężka praca, że musimy się bardziej starać, że musimy się zawziąć, wziąć się za siebie i po prostu dołożyć wszelkich starań, żeby nam się udało wyjść z tego, co widzimy, że nie jest dla nas dobre. Z grzechu, z jakichś uzależnień, z jakichś lęków, z jakichś utartych sposobów postępowania, które nas zaczynają niszczyć. I zapominamy o tym, że według Jezusa, według Jego nauczania, według Pisma Świętego, nawrócenie to przede wszystkim metanoia, przemiana myślenia, czyli odwrócenie się od czegoś po to, żeby zwrócić się ku czemuś innemu. W teologii to się nazywa opcja fundamentalna. Kto ma nad moim życiem panować? Kto ma autorytet nad moim życiem? Kto jest moim sędzią? Kto definiuje mnie? Kto mnie określa? I wstajemy i mówimy, to jest Jezus. Wybór Jezusa jako swojego Pana, czyli opowiedzieć się po Jego stronie, stanąć pod Jego sztandarem, to pierwszy z kluczy modlitwy o uwolnienie metodą Nila Bazana. The process of learning about deliverance was a gradual one over many, many years. It first started with me just seeking freedom in my own life and then helping other people throughout the years. And then in the 80s I started to learn some key things that really helped. And then in the 90s I learned more. And so it just became so simple to help people, and it's just been a wonderful opportunity to serve. When we learned about the principles of Unbound, we changed the atmosphere so that people didn't come feeling like this was their last chance or they just needed deliverance. Now they understand that they need all five keys, which includes healing and forgiveness and repentance. And so we treat people as one whole. In terms of bringing them to embrace the full gospel. Podczas modlitwy uwolnienia nie ma potrzeby, żeby był ksiądz, dlatego że modlitwa o uwolnienie nie jest związana z sakramentem kapłaństwa. Sakrament kapłaństwa daje władzę do konkretnych rzeczy, jak chociażby do przeistoczenia podczas mszy świętej albo do udzielenia rozgrzeszenia. Natomiast w modlitwie uwolnienia nie ma różnicy pomiędzy kapłaństwem sakramentalnym, a kapłaństwem, które ma każdy ochrzczony. Klucze, którymi się posługujemy w modlitwie uwolnienia, pięć jest ich, są w zasadzie wzięte bezpośrednio z Ewangelii. Czyli to są takie narzędzia, w cudzysłowie oczywiście mówiąc, które Pan Jezus każdemu człowiekowi wierzącemu zalecał, zachęcał. One są bardzo proste. Pierwszy klucz jest związany z tym, że my się oddajemy pod opiekę Pana Jezusa, czyli mówimy, że wyznajemy swoim sercem, wiarą, że taką jaką mamy, że chcemy, żeby Pan Jezus był naszym Panem. Czyli tak jakby stawiamy się po tej stronie Królestwa. My to tak trochę pół żartem, pół serio mówimy, że stajemy po jasnej stronie mocy przeciwko Królestwu Ciemności. Ale to tak jest, że oddajemy się pod opiekę temu, który jest zwycięzcą. Takie osobiste opowiedzenie się po stronie Jezusa, uznanie Go za mojego Pana i Zbawiciela, było dla mnie takim serdecznym przywitaniem, jak wchodzi się w gości. To znaczy, witasz gospodarza i on wita ciebie. I musi nastąpić taka pierwsza wymiana, przyjacielskie pozdrowienie,
pokazanie, przedstawienie się. I to myślę, że było dla mnie takim momentem, że mogłem się otworzyć, poczuć się bardziej tak swobodnie. Pierwszy klucz też przypomniał mi taką podstawę, taki fundament, która jest w każdym chrześcijaninie, że pochodzę od Niego i do Niego zmierzam. I teraz, kiedy widzimy, od czego się odwracamy i ku czemu się zwracamy, to wyraźnie widać rozróżnienie pomiędzy tym, co należy do Królestwa Ciemności, a tym, co należy do Królestwa Światłości. I tutaj właśnie wchodzi moment na to, żeby zacząć identyfikować to w naszym życiu, co nas niszczy. Dla mnie ta modlitwa była takim właśnie zaproszeniem Pana Boga do tego, żeśmy spojrzeli razem na historię mojego życia i razem przez nią przeszli, właśnie pod takim Jego czułym spojrzeniem. I jest to rzeczywiście modlitwa bardzo mocno uzdrawiająca i taka była dla mnie. Dlatego, że przechodzimy i patrzymy właśnie razem z Bogiem na te, szczególnie na te momenty, które były trudne i bolesne. Jeśli nie przebaczam, to pozwalam, żeby krzywda, którą mi wyrządzono, dalej wpływała na całe moje życie. Niosę z sobą krzywdę. Niosę z sobą ranę. Pozwalam, żeby ciągle krwawiła. Nieprzebaczenie jest jak odmowa terapii, jak odmowa leczenia rany, którą ktoś mi zadał. Nieprzebaczenie trzyma nas samych. To są bardzo mocne więzy, które powodują, że człowiek jest nie tylko zniewolony duchowo, nie tylko zniewolony psychicznie, ale bardzo często ma to odzwierciedlenie w nim samym, w jego ciele. Następują objawy psychosomatyczne. Mieliśmy przypadki na modlitwie osób, które mając problem z nieprzebaczeniem, bardzo często chorowali na migrenę. W skrajnych przypadkach nieprzebaczenie rodzi szereg tak naprawdę następstw, bo to nie jest kwestia tego tylko, że nie przebaczam. Za tym się kryje gorycz, żal, co bardzo często również prowadzi do depresji. Prowadzi do takich myśli, że tak naprawdę samooskarżenia też. Żal do drugiego człowieka rodzi też samooskarżenie siebie. W drugim kluczu staramy się zobaczyć te osoby, które w jakiś sposób zawiniły w naszym życiu i w jaki sposób też szatan mógł wykorzystać ich grzech wobec nas, żeby nas tym zniewolić. Także staramy się w sposób bardzo konkretny wybaczyć to, co się stało. Klucz, który jest związany z przebaczeniem w imię Jezusa, no to już jest ewidentnie wzięte z Ewangelii, dlatego że Pan Jezus bardzo często wzywał do przebaczenia, do pojednania, do modlitwy za wrogów, więc ten klucz jak najbardziej jest ewangeliczny, jest wzięty z Jego dosłownych słów. Zawsze mi tutaj na myśl się przywodzi przykład mojej ulubionej świętej siostry Faustyny, która z żalem mówiła do Pana Jezusa, ale była bardzo dokuczliwa współsiostra w zakonie i siostra sobie nie mogła z tym Faustyna poradzić i mówi do Pana Jezusa, ale jak ja mam to zrobić, bo ja nie jestem w stanie tak naprawdę wybaczyć. A Pan Jezus powiedział, nie martw się, bo to nie jest Twoją mocą przebaczenie, tylko moją mocą, w imię moje jej przebacz. To powoduje, że człowiek, który opiera się na tym imieniu Jezus, jak gdyby przekłada cały akcent, ciężar tej modlitwy na Jezusa. To znaczy pozwala, żeby to w Jego imię zostało dokonane przebaczenie. A jeśli to się dokona w Jego imię, to ma się taką pewność, że to się dokonuje raz na zawsze. Że On to wymazuje, że to już nigdy nie wróci. Wiedziałam, że są osoby, którym potrzebuję przebaczyć, i że nie robiąc tego wcześniej, trzymałam się w takim związaniu, w takim trochę zgorzknieniu i takiej złości wewnętrznej przez to, że cały czas to trzymałam w sobie i to mnie tak wiązało tak naprawdę. I wiedziałam, że to jest moment, kiedy najlepszy moment, żeby to zrobić, najwyższy czas. I kiedy wydobyłam z siebie te
to jest takie właśnie zebrane nieprzebaczenie, jakąś złość, gniew, to było bardzo uwalniające, ale też zdanie tego na Boga też było takim, takie podpierające, że On to już usłyszał, On to wie i że ja Mu to oddaję, że zdaje się na Nim w tym wszystkim. Takim bardzo ważnym momentem tej modlitwy było wybaczenie samej sobie, że uwierzyłam w kłamstwa złego, że tak naprawdę do tamtego momentu całe swoje życie nie żyłam pełnią życia i pełnią swojej tożsamości, tylko żyłam kłamstwami, że sama siebie skazałam na jakąś niewolę. I wybaczenie sobie tego momentu było bardzo ważne, bo otworzyło moje serce. Poczułem wtedy taką wolność nie tylko psychiczną, nie tylko duchową, ale również fizyczną. Cierpiałem na dość duże uciski i bóle w klatce piersiowej, również dość potężne bóle pleców, na które po prostu nic nie pomagało. Chodziłem po lekarzach, pytałem się, co mi jest. Generalnie lekarze rozkładali ręce, bo z badań nie wynikało nic, co by jakby szkodziło mojemu zdrowiu. Natomiast kiedy zacząłem mówić, że w imię Jezusa przebaczam jakimś osobom, właśnie te uciski, te bóle w klatce piersiowej zaczęły ustępować. I jakby nie było to tak, że ustępowały po jakimś czasie, tylko praktycznie od razu, gdy powiedziałem w imię Jezusa przebaczam temu i temu, jakby momentalnie wszystko puściło, momentalnie poczułem jakby wolność. Dodatkowo przebaczenie pokazało mi, że przebaczając, ja uwalniam siebie i że daję wolność tej drugiej osobie, która kiedyś mogła mi wyrządzić krzywdę. I to dla mnie było takim czymś wow. Ja myślałem, że tylko sobie robię dobrze, a w tym kluczu zrozumiałem, czy dane było mi poznać, że ja też uwalniam, odcinam tą drugą osobę, która przez moje nieprzebaczenie jakoś za mną się ciągła. Przyszłam z taką dużą ilością różnych rzeczy, których miałam świadomość. Ale na tej modlitwie jedna z rzeczy, która mnie zaskoczyła i jakby tutaj widzę takie bezpośrednie działanie Boga, a nie jakieś mojej analizy, że właśnie pokazał mi w tym momencie przebaczenia, że potrzebuję przebaczyć bratu. To było dla mnie bardzo duże zaskoczenie. Ja najczęściej właśnie po takich ważnych wydarzeniach, a ta modlitwa była takim ważnym wydarzeniem, widzę efekty, owoce kilka dni później. I dla mnie takim właśnie owocem tego przebaczenia bratu było to, że ja teraz mam relację z moim bratem taką, jakiej nie miałam nigdy. Nie? Że rzeczywiście mogę powiedzieć, że mój brat jest moim przyjacielem. Że mogę na niego liczyć, że mówi mi, że mnie kocha. Nie? I on, przede wszystkim on poznał Boga, żywego Boga i to jest dla mnie niesamowite. Ja szczerze mówiąc nie miałam świadomości, że to będzie miało taką siłę i moc. Kiedy powiedziałam, że w imię Jezusa Chrystusa przebaczam mojej mamie to i to i to, to były konkretne sprawy, rzeczy, które jej przebaczyłam. Ja jej nie lubiłam, tak? To jest trudne, jak się nie lubi własnej mamy i w ogóle się jej nie akceptuje. No i po tym, jak to powiedziałam, to zupełnie się zmieniło. Ja ją kocham po prostu w tej chwili. Chcę z nią być, chcę dostawać od niej SMS-y, telefony, chcę do niej dzwonić. No. Moment mojego własnego przebaczenia w imię Jezusa Chrystusa, wtedy, kiedy On mnie trzymał za rękę i ja przebaczałam, był ważny, na 100% mogę to powiedzieć, że był ważny dla mojej mamy. Ona sama chciała przystąpić do tej modlitwy. Pod wpływem właśnie tej modlitwy, pewnie też przebaczenia sobie i innym. Ma 69 lat, wstąpiła do wspólnoty, organizuje rekolekcje ewangelizacyjne, sama jeździ na rekolekcje jezuickie i brnie do przodu. Tak jak, ja to się śmieję, że kobieta, która jest po zawale, w tej chwili więcej może niż przed, tak? I tak ufa i tak wierzy i jest dla mnie takim świadectwem. A to wszystko właśnie dzięki temu, że ja kiedyś powiedziałam przebaczam w imię Jezusa Chrystusa. W Ewangelii według świętego Jana jest taki piękny moment, kiedy Łazarz zostaje wskrzeszony
wychodzi na zewnątrz i Jezus mówi do ludzi, którzy są wokół Niego, rozwiążcie Go z bandaży i płótna, w które był zawinięty. I to jest taki moment, kiedy już w nas doświadczamy tego, że Jezus nas zbawił, że nas uzdrawia, ale równocześnie potrzebujemy kogoś, kto pomoże nam zdjąć to wszystko, co jest jeszcze śladem śmierci w naszym życiu, konsekwencją śmierci w naszym życiu. I to jest moment, kiedy powierzamy się Bogu poprzez ręce ludzi też, powierzamy się Jego opatrzności, Jego miłosierdziu, Jego mocy, próbując zdać się na Niego. To trudny moment, bo wtedy musimy oddać Mu kontrolę nad naszym życiem, zaufać Mu. My nie lubimy tego robić. Wolimy trzymać wszystko w naszych rękach. A Bóg zaprasza nas do tego, żebyśmy puścili kontrolę. Puścili też kontrolę nad tym, co jest naszym grzechem i słabością. W procesie uwolnienia jest ważny taki krok, jakim jest wyrzeczenie się zła. Z całą stanowczością mogę powiedzieć, że to nie jest egzorcyzm, tylko modlitwa o uwolnienie, którą może się posługiwać każdy, bo każdy chrześcijanin może być pomocny drugiemu, który potrzebuje pomocy. Samo wyrzeczenie już sięga sakramentu chrztu, gdzie w liturgii jest dość ogólne wyrzeczenie, wyrzeczenie szatana, wyrzeczenie się grzechu, spraw szatana, ale jeśli człowiek w jakiś sposób doświadczył jakiegoś zniewolenia, czy jakiejś presji, czy jakiejś trudności ze złem związane z grzechem, to dobrze jest podejść do tego bardzo precyzyjnie, w sensie nazywania, jeśli chodzi o wyrzeczenie się zła czy grzechu, nazwania konkretnie grzechu, z jakim mamy trudność. Konkretnie nazwania. Tu na przykład odniosę się do takich zwyczajów, jak to nieraz między nami występują. Pan szef pyta, czy zróbcie na przykład sprawozdanie. I rzuca to do kilkuroru osób, to w tym momencie jest takie pojęcie, że wszyscy patrzą na siebie i nikt się nie czuje zobowiązany, że ma to zrobić, bo zróbcie, no to znaczy jakiś ktoś, to znaczy nie ja. A jak szef powie, zrób to ty, czy zrób to Paweł, Piotrek, czy Ania, no to już każdy wie, o kogo chodzi, co ma zrobić, że to do niego jest zwracane. Tak samo jeśli chodzi o wyrzeczenie się grzechu czy zła, to dobrze jest właśnie dotknąć konkretnie, z czym mamy problem. To jest moment, w którym Duch Święty niesamowicie działa i my widzimy tego owoce, że sam prowadzi, sam podpowiada. Zaczynają nam się przypominać naprawdę różne rzeczy. To uporządkowanie jakby powodowało, że mogłam w sposób taki jasny, klarowny, konkretny nazwać i grzechy, i duchy, które jakoś dopuściłam do swojego życia, do różnych sfer w moim życiu. I to konkretne nazwanie i wypowiedzenie tego na głos, jakby wypowiedzenie w imię Jezusa Chrystusa, że wyrzekam się i że oddaję to Bogu, to też jakby w moim sercu i w mojej głowie, w moim takim, to, że usłyszałam to, to też jakby uzmysłowiło mi, że staje się wolnym człowiekiem. Był we mnie strach, że nie będę potrafił wypowiedzieć słowa wyrzekam się nienawiści, ponieważ stanowiła ona jakby sens mojego życia, wręcz upajałem się tą nienawiścią i miałem wrażenie, że jest to coś, co ma mi uratować kiedyś może życie, a może mojej rodzinie. Szykowałem się do walki, a tu nagle mówię wyrzekam się nienawiści. To było dla mnie bardzo trudne. Przy okazji kolejne doświadczenie, że człowiek, który przez wiele lat uważa się za kozaka, nagle czuje strach. Jest to bardzo irracjonalne doświadczenie, ale z Bożą pomocą udało mi się wypowiedzieć te słowa. Ale tak jak mówię, nie było żadnych sensacji, natomiast był spokój. Spokój nieporównywalny z niczym. Pierwszy raz od 25 lat poszedłem spać. Nocy. Przespałem całą noc. Nie chodziłem po domu, nie wsłuchiwałem się tych ludzi, którzy chcą wejść i tam, nie wiem, rozrabiać u mnie w domu. Spokój nieporównywalny z niczym. Dla mnie ważną rzeczą jest wyrzekanie się kłamstw. I szczególnie kłamstw o samym sobie, bo jakoś tak najbardziej dostrzegam, że tych kłamstw najwięcej to jest
To są te, które ja mam o sobie, bo one się bardziej przekładają na kłamstwa na zewnątrz. I to, co mogę myśleć o innych, czy o świecie, który jest wokół mnie. Najbardziej taki decydujący w mojej modlitwie było to, kiedy podjąłem decyzję i pozbyłem się kłamstwa, że muszę zasługiwać na miłość, że to ja się muszę zmienić, żeby Bóg mnie pokochał, zaakceptował takim, jakim chce mnie widzieć. Duch Święty pokazał mi, że w to, co wierzę, to nie jest prawdą, że to jest kłamstwem, a ja się tego tak kurczowo trzymam, a ja sobie próbuję sam z tym radzić. I to było dla mnie najważniejsze, że nie muszę radzić sobie sam z tym. Że najpierw mogę przyjść do Jezusa i On mi w tym pomoże. On mnie akceptuje nawet kiedy jestem omurusany, brudny. Taki jaki jestem przychodzę i On takiego mnie przyjmuje. I jeszcze się wtedy cieszę bardziej, jak kiedy przychodzę właśnie taki do Niego. Wtedy jest ta większa radość i czuję się większą miłość, bo przyjmuje mnie takiego, jakim jestem. Przez wiele lat w swojej modlitwie osobistej nie potrafiłam powiedzieć tych słów bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, ponieważ chciałam być wierna i uczciwa wobec Boga i nie kłamać w tej modlitwie, to postanowiłam tych słów nie mówić wcale. Wynikało to z tego, że moje doświadczenia dzieciństwa, wcześniej bardzo trudne, związane z operacjami, które przechodziłam i doświadczeniami zdrowotnymi, cierpienia, sprawiły, że w moim życiu pojawił się lęk i brak ufności do Boga, u którego podłoża było to, że nie potrafiłam, obarczałam Boga winą o to, że jest sprawcą cierpienia, że dopuścił to cierpienie w moim życiu. I ten lęk przed kolejnym cierpieniem, przed tym, że Bóg zniszczy mnie cierpieniem, że mnie zmiażdży, sprawił, że bałam się poddać Jego woli, że nie potrafiłam powiedzieć, bądź wola Twoja w moim życiu. I był taki jeden moment konkretny w modlitwie uwolnienia, kiedy Neil modlił się za mnie, że kiedy miałam wypowiedzieć te słowa, że ufam Bogu i sprzeciwiam się temu kłamstwu w moim życiu, że Bóg jest sprawcą cierpienia, to miałam ochotę jakby rzucić się Neilowi po prostu do szyi, zacząć go dusić. I to było tak silne doświadczenie, że pamiętam je do dzisiaj, że charcząc po prostu i jakoś łamiąc się, no nie potrafiłam wypowiedzieć tych słów. I wtedy Neil powiedział, żebym powiedziała je tylko aktem woli, żebym zostawiła całe emocje i to wszystko, co się z tym wiąże i żebym to wypowiedziała na spokojnie, samym ruchem warg po prostu. I to mi pomogło i powiedziałam te słowa, czując zupełnie coś odmiennego, tak, w sercu i w całym swoim ciele, które cało się trzęsło i które jakby całe się temu sprzeciwiało. Ale powiedziałam te słowa i jakby, no i dzięki temu jestem uwolniona. To był taki początek, który po prostu, no, jak taki błysk flesza przemienił potem całe moje życie i kolejne jakby modlitwy, które były za mnie, były już tylko potwierdzeniem tego, co się zadziało. Kluczowe jest zrozumienie, że Bóg ma moc uwolnić mnie ze wszystkiego. Ja nie mam tej mocy. Dlaczego? Tylko Jezus Chrystus jest tym, który pokonał śmierć, grzech i szatana. Tylko Jezus Chrystus. Nie ma innej osoby, innego imienia, w którym jest zbawienie. Staniecie w autorytecie, to jest taki moment, kiedy ja uświadamiam sobie, że to tylko i wyłącznie Bóg działa. Kiedy dochodzi do konfrontacji pomiędzy tym, przez co przeszedłem, przez co przechodzi się na modlitwie i w zasadzie no, po ludzku to jest rozłożenie rąk. Ale i właśnie ten moment, on jakby uwidacznia, że to jest tylko i wyłącznie Boże działanie. I że to On czyni w tym momencie. Jest taka scena w
Władcy Pierścieni w dwóch wieżach. Król Theoden, król Rohanu, siedzi na tronie, taki czerstwy, blady, takie oczy ma takie mętne, rozczochrane. Obok niego stoi taka postać, to też jest ciekawe, ona się nazywa Żmijowy Język i ona mu wtłacza jad, tam go tak trzyma go w takiej bierności, w takim paraliżu w ogóle życiowym. I przychodzi Gandalf i znamy tą scenę. On uwalnia, on przepędza tego Sarumana, którego tam zdalnie trzymał w tej uwięzi, posługiwał się tym żmijowym językiem. I on go uwalnia i ta scena jest taka bardzo ilustrująca to, co się we mnie stało. To znaczy, zaraz po tym, jak ten Theoden jest uwolniony, dają mu miecz. On łapie ten miecz i tak patrzy i sobie myśli, kurczę, to jest to, do czego zostałem wybrany. To jest moja tożsamość, mój jakby cel mojego życia. Ja mam rządzić i walczyć. I kontekst w przełożeniu na moje życie jest taki, że ja odkryłem, kim jestem. Wyrzekaliśmy się kłamstw, a teraz jest czas, żebyśmy usłyszeli prawdę. Jest jedna prawda o nas. Jesteśmy Bożymi dziećmi. To jest prawda o nas. Nie ma innej prawdy. Ostatni klucz, najpiękniejszy chyba, bo on prowadzi do takiego wejścia już w to, co jest doświadczeniem chrześcijanina, czyli wejście i życie tym królestwem, że Bóg odnawia swoje przymierze z tym konkretnym człowiekiem, które zawarł na Chrzcie Świętym i przypomina mu na nowo słowa pełne miłości. To jest taka modlitwa, gdzie słyszę, kocham Cię, a nie kocham Was. Nie? Wszechświat. Też. Ale interesuję się Tobą. Jesteś dla mnie ważna i jakby od tego się zaczęła moja droga z Bogiem, że On zapytał się mnie, czego pragniesz. I to też jakoś wybrzmiało przez tą modlitwę, nie? Ja pragnę pełni życia i On mi to potwierdził, że mam do Ciebie pełnię życia. Dla mnie to jest coś, co nigdy wcześniej nie przeżywałem. Nigdy też nie prosiłem i nikt się też za mnie nie modlił właśnie w takiej modlitwie do Ojca, jako taty, jako tego, który wchodzi w moje życie. I nie mam wątpliwości, że rzeczywiście wtedy na tej modlitwie też Ojciec mi pobłogosławił, przygarnął i powiedział, że jestem Jego umiłowanym dzieckiem i to, że jestem ważny. Miłość, którą okazuje mi Bóg i pewność tego, że mam tę miłość, pozwala mi spojrzeć na różne wydarzenia mojego życia z innej perspektywy i pozwala mi spojrzeć na wyzwania w moim życiu bez lęku. Miłość to przestrzeń na porażkę, że może mi się coś nie udać i że to nic nie zmienia w mojej relacji z Bogiem, bo ona nie jest zbudowana na tym, że ja coś robię i że robię to dobrze. Miłość Boga jest zbudowana na bezwarunkowym darze, który Bóg mi daje po prostu dlatego, że jest dobry i że mnie kocha. I to we mnie pozostaje, że to nie jest coś, co wychodząc z tego pokoju zostawiłam tam, tylko że ta więź, która wtedy jakoś została właśnie ukoronowana, że ona pozostała we mnie, takie poczucie tej więzi, przynależności, bliskości i że to ciągle we mnie i pracuje, i owocuje. Błogosławieństwo Ojca to była sytuacja, która właśnie przychodziła i towarzyszyła mojemu procesowi uzdrowienia. Jakby sama modlitwa była, powiedzmy, takim momentem, taką chwilą, która po prostu rozlała potem swoje owoce w kolejnych miesiącach czy nawet latach, prawda? Że błogosławieństwo Ojca, uczyłam się go doświadczać po kolejnych spowiedziach tak naprawdę, prawda? Kiedy wychodziłam wolna, szczęśliwa i wiedziałam, że Ojciec tam był i że to jest Jego dzieło, że to, co się wydarzyło, to, co zamknęliśmy, to, co uporządkowaliśmy, to jest właśnie Jego dzieło, dzieło mojego Ojca. I że On mnie dotyka właśnie w każdym sakramencie. Czyli ta modlitwa uwolnienia prowadzi do pogłębienia spotkania z Panem Bogiem także w tym sakramencie spowiedzi świętej. A to automatycznie też prowadzi do przeżywania głębiej innych sakramentów, a więc do Eucharystii. Głębiej ludzie przeżywają spotkania.
spotkanie z Panem Jezusem, są bardziej świadomi jakby i umysłem, i sercem, że Pan Jezus po prostu jest obecny w tym Najświętszym Sakramencie. Dla mnie osobiście jako księdza modlitwa uwolnienia jest taka przekonywująca w kontekście słów, które się wypowiada. We mnie wiara w Pana Jezusa, który działa przez słowa, przez kapłana, zawsze była. Natomiast gdy zacząłem mieć doświadczenie modlitwy uwolnienia i tego, że na głos, na dźwięk wypowiadanych słów złe duchy odchodzą i przychodzi moc Boża i przychodzi łaska, i gdy było widać to po prostu fizycznie nawet na twarzy konkretnego człowieka, że został uwolniony, że Pan Bóg przyszedł, to jakoś we mnie poruszyło jeszcze większą wiarę właśnie w moc wypowiadanych słów. Szczególnie, tak jak mówię, w czasie sakramentu święty, czyli sakramentu przebaczenia, czy sakrament Eucharystii, więc jest we mnie ta pewność, bo to mogę tak powiedzieć, że to jest ta pewność, że gdy wypowiadam słowa konsekracji, Chrystus przychodzi, że to się dzieje naprawdę w tym konkretnym momencie. To jest takie moje przekonanie, które między innymi ta modlitwa jeszcze mocniej uwypukliła, jeszcze mocniej we mnie wznieciła, o tak powiem. Wyszedłem z modlitwy uwolnienia na swój sposób oczarowany. Padał deszcz, było zimno. Szedłem do domu na piechotę i nie byłem w stanie powstrzymać łez. Musiałem się wypłakać całą drogę, ale byłem szczęśliwy. Wiedziałem, że wszystko się w moim życiu zmieni. Wszystko. Kiedy wracałam z modlitwy, jadąc samochodem, myślałam o tym, że w zasadzie to wracam do tej samej rzeczywistości, że nic się nie zmieniło, że wracam do syna, który nadal jest chory. Ale wiedziałam, że zmieniło się coś bardzo istotnego, zmieniło się moje myślenie o 180 stopni. Że z radością myślę o tym, że jestem jego mamą. Wszystkie lęki i depresja odeszły w jednym momencie. To wszystko minęło i już nie miałam żadnych objawów. Ale jako osoba rozsądna, postanowiłam jeszcze udać się raz do lekarza, żeby to potwierdził. I rzeczywiście lekarz rozmawiał ze mną 2 godziny i tą wizytę podsumował. Depresji pani nie ma. Modlitwa uwolnienia to początek drogi. Początek drogi wolności. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jak utrzymać wolność. Dla mnie istotnych jest kilka elementów. Pierwszym z nich jest pamiętać. Pamiętać o tym, co się wydarzyło i pamiętać o tym, jakiego rodzaju owoc i skutek ta modlitwa we mnie przyniosła. I nie pozwolić sobie zakwestionować tego, co się wtedy wydarzyło. Przecież cały czas żyjemy w świecie. Cały czas na nas przychodzą różne sytuacje. Może ktoś nas bardzo zranić. W modlitwie zawsze możemy wracać. Tak, w imię Jezusa Chrystusa wybaczam tej osobie. Wybaczam. Cały czas żyjąc tą modlitwą. W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się ducha kontroli, ducha perfekcjonizmu, ducha lęku, bo zły będzie próbował nam odebrać naszą tożsamość. Jak Pismo Święte mówi tak, że zły jak lew ryczący, cały czas krąży. Nie jesteśmy bezbronni wobec pokus, ale często zachowujemy się jak bezbronni. I człowiek, który nie jest bezbronny, to jest ten, który nie przestaje ufać Bogu. W momencie, kiedy pojawiają się złe myśli w moim sercu, w mojej głowie, to mam wybór. Albo iść za nimi, albo teraz uklęknąć i prosić Boga. Wziąć ręce do góry, mówić: Panie, przyjdź, bo jestem słaby. Bardzo trzeba uważać, żeby po modlitwie uwolnienia nie udawać kogoś idealnego. Że jestem teraz po modlitwie uwolnienia, jestem wolny, teraz nic mi nie grozi. No, dalej jestem słabym człowiekiem, ale jestem synem Ojca, który może wszystko. Jeśli się zwrócę do Niego, właśnie w tym momencie, będę chciał z Nim współpracować, to wszystko się może wydarzyć. A mnie uchroni. To jest doświadczenie wolności. Pamiętam taką jedną historię wróżki. To była cyganka, kiedy szedłem na dworzec autobusowy, jadąc do domu, do rodziców. Stanęła mi na drodze i mówiła, że mi powróży. Rzeczywiście tak się wydarzyło, chociaż było mi to obojętne. Ale zdziwiłem się, że miało to wielką moc i rzeczywiście w jakiś sposób mnie zniewalało. Wsiadłem do samochodu i pamiętam, że wypowiedziałem takie słowa: w imię Jezusa Chrystusa łamię moc wszelkich złych duchów, które mogły działać przez tą cygankę. I wtedy z moim ciałem stało się coś niesamowitego. Poczułem, jakby ktoś mi kolce stawiał.
czułem jakąś przeszkodę, jakieś, że coś się wtedy dzieje. Ja mówię, kurczę, to coś się dzieje. Rzeczywiście ta właśnie niby wróżba, która była dla mnie jakby w moim myśleniu bez znaczenia, to jednak duchowo tak nie było. Czułem właśnie jakieś związanie i zacząłem wypowiadać ciągle te same słowa. W imię Jezusa Chrystusa łamię moc wszelkich złych duchów, które wtedy działały. W imię Jezusa Chrystusa właśnie wyrzekam się tych duchów. I tak kilkanaście razy wiem, że to powtarzałem i nagle poczułem, jak moje ciało zostało uwolnione. I to było dla mnie właśnie też potwierdzenie tej modlitwy, że na co dzień mogę z tego modelu korzystać, bo on jest bardzo prosty, bardzo taki naturalny i zwykły. Więc dziękuję tylko Panu Jezusowi, że rzeczywiście zadziałał w takiej zwykłości. Czyli jadąc samochodem, mogłem pozbyć się tego, co mnie gdzieś tam zniewalało. Zawsze mówię, prowadząc modlitwę osobom, za które się modlę, że najlepszym miejscem przynajmniej dla mnie, do takiego mówienia tej modlitwy uwolnienia jest wtedy, kiedy się kąpię pod prysznicem i wtedy woda się leje, nikt nic nie słyszy. I wtedy półgłosem mogę po cichutku gdzieś tam ten model wypowiadać, ale to tak żartem, a tak naprawdę to też przy rachunku sumienia wieczornym, wtedy kiedy jest taki czas na podsumowanie całego dnia, to staję przed Bogiem i obejmując właśnie wszelkie wydarzenia dnia, ale też i osoby, z którymi się spotkałam, po prostu przechodzę przez 5 kluczy w ramach takiego codziennego rachunku sumienia. Ta modlitwa w ogóle jest tylko tak naprawdę narzędziem do tego, żeby bardziej świadomie przeżywać swoje chrześcijaństwo. To nie jest jakiś cudowny eliksir, to jest tylko jeden ze środków, jakie dostajemy i warto z niego korzystać po prostu. Tak jak z sakramentów, które nam daje Kościół, tak samo ta modlitwa, myślę, że jest też takim wielkim darem dla każdego chrześcijanina, pomocą po prostu w tym, co jest naszym celem, a celem jest po prostu spotkanie z Bogiem. To, co jest ważne, to żeby się nie lękać, prosić ludzi o modlitwę. Bo my tutaj mówimy o modlitwie 5 kluczy. Myślę, że ludzie się jej czasami boją, nie chcą się otwierać. Chcieliby zamknąć swoją przeszłość, wstydzą się czasami jej. Albo myślą sobie, nie, to nic mi nie da. To jest kolejna modlitwa, jakich wiele w Kościele. Już w kilku uczestniczyłem i to do końca nie ma sensu. Ja doświadczyłam tego, że jest to modlitwa, która ma wielką moc. I ta moc w moim przypadku jakby okazała się chwilę później, po modlitwie. Wiem, że są sytuacje, kiedy ludzie są dotykani na samej modlitwie już i jakby bardzo mocno to czują i to wiedzą. Ale jedno jest ważne, żeby mieć taką otwartość w sobie, że jeżeli cokolwiek mnie niepokoi, jeżeli nie umiem sobie odpowiedzieć na jakieś pytanie, jeżeli spowiednik nie umie mi pomóc albo mówi, że to, co mówię, to się nie nadaje na spowiedź. Ja mam tyle rzeczy, które tak naprawdę czuję, że Pan Bóg chce, żeby uzdrowił, to warto takiej modlitwy poszukać. Nawet jeżeli to są, wydaje się, drobiazgi czasami, bo te drobiazgi jakby odkrywają kolejne dna, odkrywają jakby kolejne takie powierzchnie, które są ważne dla człowieka i potrzebują uzdrowienia. Człowiek sobie czasami sam nie zdaje z tego sprawy, co w sobie nosi, nie? A ta modlitwa pomaga to odkryć i wprowadza w zupełnie nową rzeczywistość.